Rekolekcje oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień drugi. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Opatrzność, która ma źródło w Bogu Ojcu, działa przez świętego Józefa. W wielu sytuacjach to właśnie Józef realizuje zamysł czystej dobroci Ojca. Tę samą rolę święty Józef odgrywa dzisiaj wobec kościoła i wobec każdego z nas. Tak jak Bóg Ojciec powierzył swój plan oraz swoje dwa największe skarby, Jezusa i Maryję, opiece świętego Józefa, tak i my jesteśmy zaproszeni, aby uczynić to samo. Powierzając mu samych siebie, nasze rodziny oraz te rekolekcje. Z życia i nauczania Ojca Wenantego. Ojciec Wenanty Katarzyniec urodził się 7 października 1889 roku. Podobnie jak dzisiaj, tak i wówczas, 132 lata temu, obchodzono Święto Matki Bożej Różańcowej. Bóg w swej opatrzności od samego początku życie Ojca Wenantego oddał pod nadzwyczajną opiekę Matki Bożej. Pięć dni później, 12 października, chłopiec został ochrzczony. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Prości ludzie na wsi poważnie biorą życie, a dzieci wiejskie wcześnie się dowiadują o dwóch najważniejszych rzeczach. Pierwsza ponad światem jest Bóg, druga w życiu trzeba ciężko pracować. Wdzięczność za wskazanie dwóch podstawowych filarów życia, modlitwy i pracy oraz szacunek do swoich rodziców, który z pewnością czerpał od najlepszej z matek, można odnaleźć w niezliczonej korespondencji do nich. Prawie każdy list do rodziców kończył się słowami najdrożsi rodzice, nigdy nie zapominam o was w modlitwach swoich, a zwłaszcza przy ofierze mszy świętej. Módlcie się i wy za mnie, całuję wasze ręce, kochający Syn, wenanty. Wezwanie dnia przyjmij dziś całym swoim sercem tak, jak potrafisz najlepiej, dar obecności i opieki świętego Józefa. Zawierzając mu całe swoje życie oraz te rekolekcje, możesz to uczynić własnymi słowami lub użyć jednej ze znanych modlitw zawierzenia. Świadectwo z rekolekcji Oddanie 33. Przyszły w samą porę, jako wielki ratunek. Witajcie. Myślałem, że na 33-dniowe rekolekcje trafiłem przypadkiem, ale już w pierwszych dniach ich trwania. 'Zorientowałem się, że to Maryja sama mnie na nie zaprosiła. Przyszły w samą porę jako wielki ratunek i pociecha dla mnie. Ostatnie miesiące były dla mnie czasem szczególnie trudnym duchowo. Podupadłem na wierze i oddaliłem się od sakramentów. Bardzo chciałem wrócić do Boga, przystąpić do spowiedzi, przyjąć pana Jezusa w komunii, ale nie miałem siły pozbierać się ze swoich upadków. Byłem nerwowy i niecierpliwy, przez co ucierpiały relacje rodzinne. Do tego sytuacja w kraju, doniesienia o licznych profanacjach, wprawiały mnie w stan przygnębienia. Uczepiłem się różańca i koronki do miłosierdzia Bożego. Codziennie, pomimo trudu, pomimo zmęczenia, nie poddawałem się. Te rekolekcje to dla mnie także wielka szkoła miłości na wzór świętej rodziny. Wiem, że sporo mojemu małżeństwu brakuje do tego wzorca, ale widzę, jak wiele zmieniło się w mojej rodzinie. Matka Boża działa, znów potrafię powiedzieć mojej żonie, że ją kocham. Zacząłem dostrzegać swoje wady, a szczególnie to, jak bardzo byłem zapatrzony w siebie, jak bardzo miłość własna zaślepiała mnie, przez co nie widziałem potrzeb innych. Dostrzegłem w sobie ogromną zmianę i wiem, że nie jest to moja zasługa, a wstawiennictwa Matki Bożej, źródła miłości. Serdecznie dziękuję za przygotowanie tych rekolekcji. Są jak balsam dla zbolałej duszy. Andrzej. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójce Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę, za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Skrócony Kalwaryjski Akt Zawierzenia Niepokalana Matko Jezusa i Moja Matko Maryjo, Pani Kalwaryjska. Pragnę być cały Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko, czym jestem, oraz całą moją rodzinę. Najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji Oddanie 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.wenanty.pl